Dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się dziś po raz kolejny w grze Backpack Hero. No i cóż, dziś kontynuujemy nasze wspaniałe przebiegi, w których to gram, czym w sumie przebieg, w którym to gramy naszym łuczniku kuszyńczkiem na dwie strzały, które mają minus 50% damage'a, póki co. I tak, jesteśmy na trzecim piętrze, inaczej mówiąc skończymy pierwszy biom. Tu mam jakiegoś bossa i tym razem jest to Root Rooster, czyli wredny kurczak. Jest to gościu, którego chyba nie znam. Ale tak, 140 życia, 20 XP, jeśli go pokonamy. I... ten gościu przebił się przez swoją skorupkę, kiedy miał 20 dni. Nie wiem, czy to coś znaczy, nie znam się na kurczakach, kurach i tak dalej, ale okej. I tak, 140 życia, bije za 1. Ale co rundę dostaje Rage'a, więc to będzie niebezpieczne. No i tak, dzisiejszy przebieg od razu mówię. Im zadaliśmy? 4 obrażenia, to się coś. Ale 10 trucizny, co byście zawsze. Powinienem też to chyba użyć od razu. Tak, to zwiększy nam wszystko. Nie wiem o ile, ale trucizny chyba 2. Aha, jak my go uderzamy, to on się wkurza coraz bardziej. Czyli tak to działa. Dobra. Jeden atak jestem w stanie jeszcze zrobić. Czy jeszcze jeden? Zaryzykujmy. Dobra. No ale tak właśnie. Trochę się zgubiłem. Dobra. Pamiętam już, o co chodziło. No i właśnie dzisiaj będziemy robić to podejście, skupiać się na jakichś różnych rzeczach, może... też, jeśli będzie sytuacja, to pobawimy się w maga. Tego akurat nie obiecuję. Głównie dlatego, że właśnie jest jedna inna ważna rzecz, o której chciałem też powiedzieć. Otóż twórcy ogłosili w sumie nową aktualizację, która to ma niebawem właśnie się pojawić i dodać nowe rzeczy, w tym nową postać i parę innych ciekawych spraw, więc tak, ciekawe. Będę się to zobaczyć, fajnie. Ogólnie ma być ona pod koniec maja. Konkretnie daty nie pamiętam, ale tak. Więc no, prawdopodobnie następny odcinek będzie właśnie, jak to już wyjdzie. O, to fajne bo usuwa, chociaż to nie jest istotne. A to jest super. Pewnie to też nawet weźmiemy. Okej. Czy to jest aktywowane? Nie, to nie jest weapon. Okej, to ważne. Dodaję 25% bonus damage, czyli to w takiej konfiguracji by w ogóle nie dostawało, znaczy to nie traciło. Tak, w takim ustawieniu chwilę jeszcze muszę sprawdzić 5, tutaj 4. Oj, ciężko będzie to teraz zrobić i trochę się gubię teraz w sumie w tym, co chciałem powiedzieć. Dobra, mniejsza. Okej, pamiętam już, pamiętam. Tutaj chodziło o tą aktualizację, że tak fajnie byłoby grać dalej, sprawdzać takie różne rzeczy i w ogóle, ale no, tak będzie chyba lepiej. Dlatego, że później jak już będzie sytuacja właśnie taka... A gdyby tak zrobić tak jakoś... No ale sens, kiedy właśnie było... Nie, przecież to nadal nie da rady. Wybaczcie, tak się zdziałem, ale... Dzisiaj nie jestem w formie chyba. Jeszcze teraz miałem właśnie takie przemyślenie, co miałem powiedzieć. Ale mniejsza. Weźmiemy to na później. Tak, może po prostu nie będę już więcej gadał o tym wszystkim, bo się bardzo gubię. Ale dobra, zobaczymy, co my tu mamy. Mamy taśmę. Taśma dużo zmienia. Podejrzewam, że tak. Popatrzcie, teraz można tak to zrobić. Gdyby to było zrobione lepiej, coś tego typu... A nie, też nie da rady. Ale tak, na razie to pokażmy w ten sposób, to proszę. To dostaję bonusy z tych dwóch rzeczy, więc... fajne. Ale tak, na razie chyba tego nie ma co nawet brać. Taśmę weźmiemy, to wezmę tylko...
zmieniać, żeby się znowu zmieściły te najważniejsze rzeczy. Czy to będzie potrzebne? Nie. Ale tak, idziemy po prostu i wiem, że można tam znowu pójść do, na bagno i w ogóle, ale dzisiaj chcę wam pokazać inną wersję drugiego biomu. Deep Cave. I może naprawdę nie myślimy o tym, co było wcześniej, bo ja już naprawdę nie pamiętam niczego. I jak widać, tutaj mamy crossbowmana oraz jakiś sable, a tu bata. Totalnie inni wrogowie. I tak, bat. No, widzicie. Ma wampiryzm, więc za każde niezablokowane obrażenie będzie się leczył. Oraz bije bardzo dużo, więc w sumie musimy się blokować maksymalnie, ile się da, jeśli mamy to przeżyć. I niestety, jak widzicie, potrafi też nakładać truciznę. To są naprawdę groźni wrogowie. Nie będę zaprzeczał, bo mogą nam właśnie trochę życia zbierać w jakieś głupie sposoby. A bez dobrych form leczenia to właśnie przez nich możemy szybko zginąć, ale pomimo to nie uważam ich za jakoś bardzo niebezpiecznych i no, przy dobrej strategii da się wszystko wygrać, to jest takie dobra. To odpada, bo tego nie potrzebujemy. Hełm. No to by było wziąć, ale nie. To bym nawet wziął zamiast... Ze smutkiem powiem zamiast tego. Tutaj mamy potężną broń. I cyk. Czy coś jeszcze będziemy zmieniać? Nie jestem pewien. No, wybaczcie, to cięcie znowu się... Niestety do mównicy i się trochę spieszyłem. Ale tak, zamiast właśnie Lil Boclera bierzemy Lucky Ringa. Głównie dlatego, że chcę zobaczyć, jak działa ten lak. Do tej pory się nie przekonałem, tak, tego nie bierzemy. Tu są zamknięte drzwi do skarbu, zaraz może sprawdzimy. Ale póki co tak, Sable. Nie pamiętam, czy z nim walczyliśmy, czy nie, ale dosyć niebezpieczne. No i Crossbowman, który unika damage. Bardzo niebezpieczne starcie. Na razie jedyne, co możemy robić, to powiedzmy dwa bloki. Chociaż nie, zginiemy. Da, zginiemy przez moją głupotę. Więc klikamy retry. Nie myślę. I w sumie od czego by tym razem zacząć? Dwa uncommon albo jeden rare. Wiecie co? Ucznictwo byłoby fajne nadal, więc mógłbym bawić się w tamto, ale chcę wam pokazać lepiej ucznictwo, więc weźmiemy ucznictwo i tym razem co dostajemy? Prawie że to samo. Tylko tym razem zwykłą strzałę. I krótką strzałę. Wiem, że jest to trochę, powiedzmy, nie w porządku. Tak, start game from Matthew. Chcę wam pokazać naprawdę jakieś inne rzeczy. Chyba, że on zawsze teraz rzuca takie rzeczy. Nie, nie. Tym razem dał coś innego. Mam tu właśnie composite bow. I taką strzałkę. Nie jest to może najlepsze, ale tak, możemy spróbować znowu w ten sposób. Już bez niczego więcej to będzie kiepskie, ale zaryzykujmy. Dobra. Więc walczymy. Zaczynamy od dwóch slajmów. I teraz tak, w ten sposób bije 3 i 2, czyli 5 na strzał. Czyli nie ubije nawet jednego slajma. Zużyjemy mil od razu. Tym samym tutaj zwiększając obrażenia do 4. Tutaj na 3. Bo niestety po prostu ustawiłem tak, a nie inaczej. A, w sumie powinienem to trochę mądrzej ustawić. Ale tak, za trochę energii tam pokonamy tego gluta. Teraz pokonamy drugiego, level up i było aż tak bardzo level upować nie będzie można, więc zrobimy to tak może. A nie, na razie to schowamy w ten sposób. Zobaczymy, co w ogóle dostaniemy za przedmiociki, bo może coś będzie. A, niekoniecznie, ale możemy zrobić to tak. W ten sposób strzał już nagrybiłem 7 i 5, więc no, lepiej. Tak, wezmę tarczę na wszelki wielki i jak działały te buty?
A, no tak, w ten sposób. O, potężne to może być. Bardziej od tarczy to powinniśmy chyba właśnie się skupić na ewentualnych pasywnych blokach. Z drugiej strony taka tarcza może uratować życie. Dobra, trudno. Biorę tarczę. Wezmę właśnie też cool drinka. Monety. Innych rzeczy nie ruszam, bo nic nie potrzeby na razie. Ewentualnie mógłbym Magic Stone'a wziąć. Zaryzykuję w ten sposób osłabiając swoje obrażenia. Trzeba w sumie wracając je do oryginalnego. Bo powiem szczerze, chcę wam pokazać też tą magię właśnie. Coś czuję, że jeśli nie teraz, to po prostu no mogę nie mieć już okazji. W następnej aktualizacji znowu będę się pewnie bawił tym, co jest dla mnie pewniejsze i bezpieczniejsze przede wszystkim. Więc tak, po prostu magia jako coś, czego nie sprawdziłem do końca, no nie wiecie, nie wydaje się być aż taka dobra. I teraz możemy już to ugrać, bez problemu, dziękuję. I tak, po pierwsze musimy tak to zrobić, po drugie mówimy tak, ale nie, ja muszę zrobić to tak. I w ten sposób. Down. Done, raczej powinien powiedzieć, gotowy. Tak, 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 tak. Kolejny mana stone. Czy ja bym chciał kolejnego mana stone? Ogólnie na pewno. Nie, ogólnie to nie jestem pewien. Kluczyk na pewno weźmiemy. To też można wziąć, zawsze to jest darmowe 6 obrażeń na dzień dobry. I tak, tu mamy handlarza. A właśnie, handlarzów też będzie można odwiedzać ponownie później, nie tylko od razu. No tak, tu jest Little Beast, Small Rat Wolf, czy Small, jak zwał, tak zwał. I tak, tutaj zadajemy ile? 7 plus 6. Dobra, i tak trzeba będzie. Trzeba by było służyć, więc zrobimy to w ten sposób. I widzicie, już obrażenia są piękne, 9 plus 6. No. Przyzwoite, naprawdę przyzwoite na ten etap. Teraz w sumie najistotniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, żeby właśnie rozwijać te po prostu strzały wszelkimi bonusami, jakie można dla nich zgromadzić. Bo bez tego raczej to za daleko nie zejdziemy. Nic z tego nie potrzebuję. I tak, przy dobrej okazji też warto byłoby właśnie pomyśleć o innych strzałach, które mogłyby, powiedzmy, wykończyć wroga. Lepiej. Czy to właśnie chociażby to zatruta strzała. Byłoby mieć nawet więcej, bo teraz wydaje mi się, że teraz właśnie mam to wszystko lepiej przygotowane pod zatrute strzały. Myślę, że to wezmę. A kolejny kluczyk. Zamiast pieniędzy mogę w sumie. Teraz zobaczymy, jaki jest układ. Nie potrzeba kluczy. Dobra, tak nie potrzeba, to ten. Biorę jednego, resztę zostawiam. Dobra, dwa gluty, to będzie proste. My tak, tak. Teraz ile tu bijemy? 7, 6. Daje to 13, za mało. Od razu lepiej. Level up, super. Zaczynam oczywiście od tego. To jest najlepsze, co mogę zrobić. I dalszych miejsc nie będę rozwijał. Muszę, wiecie, też szykować tam miejsca, w którym będę mógł coś trzymać. Bez interferowania właśnie z łukiem. Aha, więc zrobimy to tak. I co my tu mamy? Broken Ring. Pierwsza rzecz magiczna jako tako, więc fajnie. Aczkolwiek za słaba. Tutaj mamy Dodge Potion. Mocne, mocne. Nawet byłbym może skłonny to wziąć. Czemu nie? A, tylko tak, zrobimy to w ten sposób. Chociaż nie, tak będzie lepiej, bo tutaj tracimy jedno obrażenie, a tutaj dwa. Więc tak będzie najlepiej. I okej, z takim łukiem, takim plecakiem idziemy po wszystkich eventach. Posprawdzamy co gdzie jak. Witaj podróżniku i okej. Można kupić za 6 rybę. I dostaliśmy za to rybę, która jest Heist, gdybym pamiętał co robi Heist, to bym co pewno bardziej docenił. Póki co nie ogarniam i
więc powiedzmy, że to będzie takie tajemnica, zdarzymy to nawet może od razu. I... Nothing up my sleeve. Okej, jakiś taki challenge. To już było i teraz co tu mamy? Wizard's Row. Okej. Dwa bloki i dwa many do kryształków. Fajne, jeśli chcemy być magiem. Tutaj za klątwę dostajemy energię. Tutaj jest co ciekawe też właśnie, że broń otrzymują obrażenia te, które są podłączone. A węgiel... Dobra. Puścimy to tak. Zobaczymy, czy który z tych dwóch dostaniemy. Oczywiście osobiście preferowałbym tamto, więc dostanę to. Nie jest to może idealne, ale tak... wezmę sobie w sumie nawet po to, żeby to sprzedać, wiecie, w końcu to legendarka. W tym momencie jestem nawet skłonny już pójść do kupca, zobaczyć, co on będzie miał na sprzedaż, ile by chciał za to. I co my tu mamy? Crossbow, okej. I... Mousebow. To jest fajne. Nawet bardzo. Zobaczymy, ile za węgiel da. Wystarczająco dużo, żeby mi się to płaciło. Token of Energy. O! Okej. Okej, tą rybę możemy za 3, to możemy też za 3. Wiecie co, tak myślałem sobie teraz nad tym i ciężko będzie tutaj to zrobić, ale to byłoby fajne. Tak myślę w jakimś dobrym miejscu, odosobnionej, nagle my tak po prostu bonusy wielkie. Jeśli tym schodzi o resztę rzeczy, co ten łuk bym mógł sobie wziąć. Nie jest to może idealne. Ale tak, jest większe, jestem tego świadom. Niemniej jednak daje też plus jeden do obrażeń, więc... No, kiedy indziej bym to można by wziął. Ewentualnie tak. Na razie to by było 6 plus 4. Nie jest to dużo, ale moim zdaniem wystarczająco, żebyśmy mogli się tym zająć. Tak, teraz do level up niestety daleka droga. I tak, żeby było jasne, teraz to przestawiam tam, co trzeba. Spróbujemy przeżyć w ten sposób, wiem, że to głupie. Ale przy level upie tutaj wezmę ten niższy slot. Będziemy mieć łuk, strzały spokojnie też się ogarnie. Będzie dobrze. A biorę go głównie właśnie dlatego, że wiecie, on zajmuje już 3 miejsca. To jest najistotniejsze. 3 miejsca. Jakkolwiek by to nie wyglądało nieciekawie, oznaczają 3 strzały. Więc jak tylko znajdziemy po prostu, jak to się nazywa, 3. strzały, to będziemy mogli właśnie wykorzystać pełen potencjał tego wszystkiego. Przy czym najchętniej to bym pokazał wam inną strzałę niż to tutaj, ale mniejsza. Dodaję wampiryzm 1. Nie jest nic mocnego, ale ma dobrą jakość, więc okej. To jest super, jeśli chodzi o dodawanie obrażeń, ale ciężko to będzie wcisnąć, tak żeby nie tracić na tym. Żeby na pewno. Tak, to zabiera 2, dodaje 2, więc tutaj się wyrówna. To jest 9. 4 i 9. 1 obrażenie w sumie. Tak, teraz tu jest 5, 8, 4, 5. Nie, to w sumie mamy idealnie tak samo. No dobra. Dobra, na razie to możemy wziąć w ten sposób. I co tu ogólnie mamy? No jest różdżka, tylko niestety jest to różdżka, która daje 1 regeneracji. Jest ciągnąc chyba najsłabsza ze wszystkich i... bandaże. Oczywiście, że wezmę bandaże.
Może już nawet z tego kamyka. Magia za wolno przychodzi, żebym po prostu chciał się tym przejmować. A tak, skarby teraz. Proszę, jedna strzała, może? A nie. Ale jest warm drink, to oczywiście, że wezmę. To już niepotrzebne, to niepotrzebne, to niepotrzebne. Dobra, jedna walka, potem będzie handlarz. I tak, tutaj najpierw musimy się pozbyć tego dziada. Nie damy rady w jedną turę, więc... tyle wystarczy. Właśnie miałem zobaczyć, co tutaj haste przy okazji. A, dobra, to coś, co wiecie, daje więcej tych, o, defensywnych pancerzy, jak się tego używa. Okej, okay, cała energia na niego co prawda pójdzie, więc nie jest to najskuteczniejsze, ale może być. 9 obrażeń, dostajemy 8 bloku. Nie jest to najlepsze. Będę coraz mniej w sumie, jak tak patrzę. Ale nadal jest to wystarczające. I co my tu teraz? Nadal mamy... na Lucky Ring. Zamiast kluczyć. Naprawdę chcę zobaczyć działanie tego Lucky. Raz na zawsze. Dużo się o tym słyszy, przynajmniej na Discordzie twórców, a na... no, po prostu nie widzę. Okej, okay, przyzwoite, ale nie jakiś super. O! 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 Dobra! To wydaje się być interesujące. Chciałbym sprawdzić parę rzeczy. No i zrobić tam więcej. Tak. Nawet w ten sposób. Powiem szczerze, że to będzie ryzyko, bo nie wiem, czy to te, które są wcześniej, czy jak się to ruszy, czyli od razu, co te dostałem plus 6, plus 6, czy jak? Będę musiał sprawdzić. Może mi to zabić, może mnie to nie zabić, ale podoba mi się, więc tak, idziemy w ten sposób i... no, schodzimy głębiej. Jeśli to działa tak, jak ja myślę, to będzie super. A, i teraz tak, zapamiętajmy 4 i tutaj 5, bo niestety trochę to osłabiliśmy. Więc 9 obrażeń. Używamy. 5. 4. Okej. Dobra, czyli wniosek jest następujący. Cokolwiek, znaczy jakkolwiek to działa, to chyba po poruszeniu się musi być ten... ciekawe, ale jestem w stanie to przeżyć. Dobra, dobra, będzie dobrze. Będę się w takim wypadku trochę zmienić może układ. Ale wiecie co, nie jest aż tak strasznie, jakby mogło być. No, jest dosyć przyzwoicie. To jest tak, używam tego od razu, usuwam tego glutka. Jeden blok, tak. Tak. I w następnej turze wygramy. I co my tu mamy tym razem? Tak jeszcze przy okazji. O. Podoba mi się. Nawet jeśli chwilowo, to no jak mówię, podoba mi się, więc to wezmę. Gdyby to tylko można było jakoś lepiej ustawić. Co, jako że nie będę korzystał z tamtego, to spróbujmy tak może. No, dobra, może być. I teraz zobaczymy jeszcze raz. Obrażenia 5, 6, 10, 12. Oj tak, nareszcie już wiem, jak to wykorzystać w fajny sposób. Oj, tak, to jest to, to jest to. I to było... Disturn, oj.
No to smutne, że tylko jednorazowe. Teraz jesteśmy przez to osłabieni. Ale tak. Ciekawa zabawka. Może jeśli mamy jakieś, powiedzmy, rzeczy, które mają jakieś właściwości bardziej sprzyjające temu wszystkiemu, typu, powiedzmy, linie sztyletów i... No niech będzie, że każdy sztylet jest trochę wyżej od poprzedniego, co wiecie, co można nieźle wykorzystać. A teraz udało się. Okej, okay, udało się, zrobimy to też tak, na wypadek gdybym miał zdobyć trzecią strzałę. Mówię i mam po prostu, więc tak. W tym momencie trzeba to zrobić tak, tak i tak, i niestety nie. Niestety nie. To w ten sposób nie przejdzie. Więc muszę to zrobić. Musiałbym to zrobić w taki sposób, żeby jak najmniej to zaszkodziło ogólnemu rozrachunkowi sił. W sumie na takiej wysokości plecaka to tego się nie da zrobić w ten sposób. Dobra. Z listu to trzeba będzie teraz zrezygnować. Niestety. To... Jeśli by zrobić w ten sposób w sumie... Będzie aż tak źle. A to nadal będzie dawać wielkie bonusy. Ale jeśli to jest tylko 4 bloku. W tym przypadku 5. Czy nadal 4? Nie rozumiem. A, to okej. Okay. Jeden. A, tak, dobra, wszystko się zgadza, bo tak trochę tak, jest tam zaćmienia mózgowego, ale już rozumiem. To jest tak, gdyby to zrobić w inny sposób, gdyby tak to ustawić, wiecie, teraz to myślę o tym, jak to, na tym najbardziej skorzystać. Teraz tak, to jest 11 plus 7 plus 7. Okej. Okay. Wiem, że może się to wydawać dziwne. Ale tak, powiedzmy, że w ten sposób to spróbujemy zrobić. Patrzę, fajnie wzmacniamy 3 strzały. Później jeszcze spróbuję, wiecie, to poszerzyć w ten sposób. Tak, tak, to jest dobry plan. Może jeszcze to dopracujemy, ale tak, idziemy. Sekrecik. Okej, daj broń, dostań zestaw uczniczy. Zaryzykujemy z tym. Co my tutaj dostaniemy? Pozyskaliśmy tą samą strzałę. Nie będę ukrywał, uczyłem, pomógłbym szczerze na coś lepszego. Ale trudno. Dał dokładnie tą samą strzałę i inny łuk. To jest łuk, który się tam łączy z magiem, ale... No nie czuję na razie potrzeby na taki łuk, więc tak. I proszę, widzicie to piękne obrażenie. Wy je widzicie. Po prostu... Prawie jednym strzałem gluta pokonujemy. Niewiele potrzeba naprawdę, żeby tutaj to ugrać. Naprawdę niewiele. I co my tu mamy? Zatruta strzała. Właśnie o takich rzeczach mówiłem. Nie jest ona może idealna, bo wiecie, ta biła obrażenia. Trochę większa na dodatek, ale no, z czasem tutaj nagromadzimy truciznę też. Jest to nadal lepsze niż nic, więc no. Mała strzała wymieniona na zatrutą, przy czym zrobimy to tak. Stracimy na tym 2 obrażenia, ale zyskamy 2 trucizny. To w sumie to jest taki trade-off idealny. Ktoś jeszcze z tego chce... Nie. Nie ma niczegoś tak dobrego. Mogłbym jeszcze tak to zrobić, tylko to nie ma sensu. Mimo wszystko zostawię sobie małą strzałę na wszelki wielki, wiecie, może jeszcze się okaże, że kiedyś będzie potrzebna. Ale dobra, kolejny raz gluty. No niestety nadal będę zmuszony
dwa strzały oddać. Dobra, wykonane. Jakieś przedmiociki, zwykła strzała tutaj. Oj tak. Oj tak, właśnie o takich rzeczach mówię, no patrzcie. Mamy zwykłą strzałę, która bije 3 obrażenia, plus 2 za każde pole. A tu mamy coś, co bije 3 obrażenia, plus 2 za każde pole i jeszcze wszystkie modyfikatory ma o 50% większe. Idealne. Chyba, że czegoś nie rozumiem. A, o nie zwiększone, tylko pomnożone, czyli to będzie biło mniej, ale wszystkim. No tak, ja tutaj nie umiem. Czytanie ze zrozumieniem. Ale tak, nadal nie jest coś takie złe, bo bije wszystkich. I teraz takie pytanie w sumie, czy tego chcę, czy nie. Gdybym miał większy plecak, to bym brał nawet w taki sposób. Powiedzmy, tą zatrutą strzałę bym tam gdzieś trzymał z tyłu na wszelki wielki. No ale to nie jest, powiedzmy, pierwszy lepszy, więc... To nie jest pierwszy lepszy przebieg, że tak nazwę. I nie mam miejsca w plecaku, to też jest istotne, więc... Chyba będę musiał się zastanowić, jak to zrobić. Na pewno zwykłej nie ma co brać. Pytanie tylko właśnie, czy chcę zbrać tą wybuchową. Dobra, chyba weźmiemy nawet. I powiem szczerze, pozbędę się tego. Niby przez to nie będziemy dostawać tyle bloku, co dostawaliśmy, ale patrzcie, co można zrobić teraz pięknie. Można właśnie zwiększyć sobie jeszcze bardziej obrażenia. Co jest naprawdę fajne. I co najlepsze, mogę w takim wypadku wziąć tą strzałę, dajmy na to na sytuację, w której będę wiedział, że jest dużo wrogów. No i wtedy tak, będzie taka sytuacja, to ja mówię takie, dobra, no to bierzemy. I jest super. No a póki co mam taki piękny układ, który nakłada 6 trucizny. Właśnie to jest 6 trucizny. Trucizna, tutaj ile byłoby obrażeń? 8 obrażeń. Nie, ale trucizna nadal wydaje mi się być skuteczniejsza, więc tak. Tak, tak. Nie, czy monety potrzebne są? Czy coś jeszcze stąd mogę wyrzucić? Raczej nie. Idziemy w takiej konfiguracji. I tutaj co mamy? 3 slajmy. Na propos sytuacji, kiedy obrażenia mogą być skuteczniejsze. Więc po prostu bierzemy tak. I proste. 2 strzały. 1 blok. I teraz dosłownie 1 strzał. 1 strzał, no i jest super. I teraz tak, kolejna zwykła strzała, nie dzięki. To jest darmowa walka, ale jeśli zbroja jest obecna. Rękawiczka jest traktowana jako zbroja, więc nie, nie ma sensu. Czy to wezmę, jak tak teraz patrzę? 3 max HP. Super opcja. Jeśli chodzi o co, resztę, a jaka sytuacja? Jedna walka po tym bossu. Zrobię głupotę, ale wezmę w ten sposób. Po prostu, żeby bossa szybciej pokonać. I zobaczymy, co my tu mamy jeszcze. Koło fortuny, gdzie możemy dostać heal off. Rękawiczkę, różdżkę, która tym razem mogę tu powiedzieć, że jest w miarę ok, no, ale nie ma miejsca, jakąś koszulkę i tak dalej. Zakręcimy. Dostaniemy no, oczywiście, że klątwę. Rozumiem. A, dobra, to się zbugowało. Pominiemy to i tak zeskipujemy. Te 3 obrażenia dużo nie zmienią. I teraz tak. Pierwsza sprawa. Żremy od razu to. I druga sprawa. Musimy pokonać ich w takiej kolejności, że najpierw ta dwójka, na końcu tamten.
Więc tak, zaczniemy od pozbycia się ciebie. Strzały, ten blok. Dobra, sytuacja pod kontrolą. Więc tak, dwa strzały, jeden blok. Najbezpieczniejsza strategia. I dziękuję bardzo, wygrana. A, powiem wam szczerze, tutaj pojawiła się kolejna taka, można powiedzieć, komplikacja. Ale z drugiej strony to nawet nie jest tyle co komplikacja, co to może być naprawdę dobra. Jeśli to sprytnie wykorzystać. To jest ciekawe. Wezmę. Później może przeorganizujemy, czy od razu... Od razu, co mi tam przeszkodzi. Gdybym tylko mógł lepiej to zrobić. Ale tak, jeśli byłaby taka sytuacja, to można zawsze właśnie też kuszę tutaj wtedy zastosować jakoś, ubierać. Na wypadek, gdybyśmy tego bardzo potrzebowali, więc wezmę ją. Zamiast tego pleca, tego pierścionka, który nadal nie rozumiem jak działa. No i tak, idziemy. Znowu, do bossa. Jej. Pierwszy biom. A tym razem mam tutaj Ferret Kinga. Szczerze nie wiem, czy z nim walczyliśmy, czy nie. Wydaje mi się, że tak. I teraz tak. Użyjemy wszystkiego. Wiem, że to pewnie będzie przestrzelone mocno. O proszę, nawet nie będzie przestrzelone. No, nie pokonalibyśmy go w tej rundzie, więc dobrze, że tak zrobiłem w sumie. Nie ma wystarczająco energii. A czy dostaję za to expy? Nie. Więc dobra, można teraz tak wykończyć. End turn. I sobie pójdzie. Udało się wygrać, super sytuacja. I co my tu mamy? To kto tam? My. I my w sumie. Jednak ze wszystkich tych opcji to nadal jest najlepsze. Później się pomyśli jeszcze co i jak. Ewentualnie. No, póki co to nie będzie tak. I można postawmy to w ten sposób. Cztery obrażenia to było więcej to wszystkim, więc. Wszystkim wrogom, więc tak. Chociaż cztery obrażenia wszystkim. Dobra, zostawmy to w ten sposób. No i idziemy dalej. Po tym jak otworzymy jeszcze tą skrzynkę. Tutaj nie ma nic sensownego dla nas, więc... No. Ponownie tutaj. Bo chcę wam pokazać, co jak mówiłem, ten biom. Dużo się tego nie uda, bo zaraz pewnie albo padnę, albo się skończy czas antenowy. A mniejsza z tym i zaczynamy oczywiście od najgorszego, co może być, czyli wampirza. Jeśli użyję trzy bloki, to się zablokujemy przed tym. No i dostaniemy sześć trucizny. To przekłada się tak mniej więcej na trzy obrażenia. Patrząc na to, ile obrażeń jesteśmy w stanie leczyć co rundę. Teraz tak 21. I mówisz, że nie damy rady? A, nie rozumiem. Jak się to strzelało? Wziąłem 5. A, kusza, dobra, czyli... Głupie. Teraz niestety będziemy mieli bardzo ciężką tą walkę przez kuszę. A nie, jednak nie będzie aż tak źle, chociaż... I tak potraciliśmy dużo życia. I tutaj szczerze muszę przyznać mój błąd, zapomniałem, że kusza to będzie osłabiać. Od razu lepiej. A i czemu ty ma 3? A. 3, mouse był 1, 2 razy... 3. A. Proszę bardzo, gdzie ty widzisz trzecie wolne miejsce?
Coś chyba zepsułem. No ale dobra, mniejsza z tym. Warm drink, od razu mówię tak, z chęcią przyjmę. Tak, tak. I to też. A nie, więcej nie mogę. Dobra, to finish. Nie idziemy jeszcze do uzdrowiciela. Bo jestem w stanie raczej sobie poradzić bez tego i... Ja już żałuję tych słów. Dobra. Kogo najpierw trzeba się pozbyć w sumie tego? Mhm. Dobra. Pierwszego nie mam. Tutaj niestety trzymamy dużo obrażeń. Ale tak to już bywa. Mhm. Tak, tak. Ten strzał będzie już niestety ostatnim. Znowu dostaniemy mnóstwo obrażeń. Ale tak to jest, jak się nie myśli za bardzo. Mimo to i tak wygraliśmy i... Co teraz miałem zrobić? Ktoś pamięta? Nie jestem pewien, ale zrobimy to w ten sposób. Na razie... To tak, i teraz... Przerzucimy co trzeba tam. Będziemy mieć tutaj więcej wszystkiego, że tak nazwę i... To nie jest tego warte, nunchaku. Ej, to jest ciekawe. Patrzcie, zróbmy tak i nagle to bije za 18. Ciężko jest to dobrze spozycjonować, ale tak, fajne, fajne. Można byłoby się tym nieźle pobawić. Ale nie, nie bierzemy oczywiście. A jeśli chodzi o to, co w sumie też mógłbym z tego zrezygnować, podobnie jak z innych rzeczy. W sumie nie wiem. Nie, dobra, to jest lepsze niż tamto. Więc pójdziemy w ten sposób. Kontynuując przeprawę, oczywiście w celu takim, że chcę wam pokazać jak najwięcej, a teraz co to jest? 0111, znaczy 0111, 0110, jakiś bug? Chyba bug. Okej. Okay. Ściana się rozwiera przed tobą. Nadal widzi, tam wewnątrz widzisz wielką otchłań. Zielone oczy patrzą na ciebie. Poznajesz je jako oczy predatora. Dziwne dźwięki wydobywają się stamtąd, czym odbijam się echem z tego miejsca i jest robiona oferta. Okej, okay. Zobaczmy co to za przedmiocik był. Okej, okay. Assassin's Dagger. To jest trzy obrażenia, jeśli lubię to tak, nie? Zrobimy w ten sposób i... Bo szczerze, nawet nie chcę mi się sprawdzać, co on mówi teraz, ale... Robię screena. Sprawdzę sobie później, może w edycji, nie zapomnę tego sprawdzić. Wam też to dodam, co to oznacza. Ale póki co tak, co my tu mamy? Powinienem wymienić na trującą. Tak, w sumie mój błąd. Ale tak... 10. Ciekawe, tutaj się nic nie zmieniło, to dostałam. Chociaż w sumie tutaj się nic nie zmieniło, czy jakoś tak? Nie. Nie przetrzymamy tego. Więc w ten sposób trzeba to zrobić. Więc niestety dostanę. Ale wygraliśmy, więc to jak dla mnie jest dobrze. Okej, okay, ryba, którą od razu potem zjemy. Czy jest coś innego, co będzie potrzebne? Chyba nie. Mógłbym ewentualnie tylko... choć co jeszcze wziąć? Ale nie, nie. Nie potrzebujemy tego. Idziemy dalej po prostu.
Dalej przed siebie, dalej w otchłań, dalej walczyć. Mhm. Póki pamiętam, to jeszcze wymienimy strzały. I tak, co tu mamy? Dużo walk, które w sumie powinienem wszystkie robić, jeśli chcę wam pokazać prawidłowo, tak pełnoprawnie tę lokację. Bije więcej teraz, magicznie. Co z tego, że to jest dystansówka? Mamy dwa strzały tam. Tutaj nawet nie ma co, więc zablokujemy. Niestety zawołał kolegów i nie pomyślałem o tym, że teraz w sumie jednak tamta strzała... Jak się nazywa? Brakuje mi słów. Wybuchowa mogłaby być trochę skuteczniejsza, ale mniejsza. Mamy klątwę, która w ogóle nie przeszkadza. A czy ten ucieknie? Tak, ucieknie, więc... Jezu, jaki ze mnie jeł, przy czym kliknąłem skip zamiast tamto. Po prostu jestem jołpem. Mogłem oszczędzić sobie tak dużo punktów życia. Widać, że jestem po prostu nie w formie. Gdybym miał miejsce, co bym to brał. Niestety nie mam miejsca, więc pas. I walczymy z... Repexcutioner. Okej, 85. Czy jesteśmy w stanie go pokonać? 8 razy 324 plus... wydaje mi się, że niestety trochę zabraknie, więc... Powinienem się blokować. Nawet za 2. Wygląda na to, że miałem rację. Dobra, ale mniejsza. Czy jest tutaj coś wielkiego, co by się przydało, fajnego? Nope. Nic takiego szczególnego, wiecie, to bym mógł niby fajnie wykorzystać do trucia, ale obrażenie czy trucizna w sumie to nie robi różnicy, więc nie. Kolejna strzała, zwykła. To za różnica w sumie. I ta w sumie ma, tak całkowicie szczerze, to samo działanie. Tylko ta jest opóźniona. Z drugiej strony trucizna właśnie neguje blok, więc... Jeśli nie ma kogoś odpornego na truciznę, to jest skuteczniejsza. Zapomniałem sprawdzić, z kim będziemy walczyć i... No, widać, że to będzie mój koniec. Patrząc na ilość życia i na to, że walczymy tu z pancernikiem. Nie ma szans, żebym to przeżył. Jeszcze nie widziałem wybuchowej strzały, jak już wspominałem, więc no to będzie co najmniej kiepskie. Ale dobra. A jeśli mamy to spróbować przeżyć, to musiałbym wyeliminować jego. To nawet się uda. I się chociaż trochę przyblokować. Nadal trzymamy sporo obrażeń i w sumie... musiałbym teraz poradzić sobie z nim. Małe ilości energii, żeby tego użyć. No niestety. Moje rozkojarzenie prawdopodobnie doprowadziło do porażki. Ale jednocześnie tą porażką też zakończymy już tą przygodę. I tak, kolejny odcinek będzie... Jeśli będę miał weny, to może niedługo. Jeśli tej weny za to nie będzie, to no... Pod koniec maja, kiedy to wyjdzie nowa postać, jakieś nowe elementy i tak dalej. A póki co to było na tyle, więc dziękuję wam bardzo, no i trzymajcie się! Hej, hej! O to mi chodzi za roletą, super.